Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na film, w którym będzie z gołębiami mikołajewskimi. Można zobaczyć, to są gołębie, które są moimi rozpłodowcami, albo ten sam, ale to za chwileczkę powiem, które będą włożone do rozpłodu. Jedne są roczne, dwuletnie. Te gołębie jeszcze nie były pokazywane. I to jest takie typowo gołębie, które sprawdziły się w takich ciężkich bojach. To były wybierane takie gołębie dla mnie. I bym chciał pokazać jakość, no przede wszystkim jakość upierzenia tych gołębi. To można za chwileczkę, to tak, jakie te gołębie są ułożone. Tu jest jedna taka grobówka, jedna biała dzióbka. Ale to są z różnych gołębi. I tutaj dwa samce, krawaty. Ale to można zagonić i za chwileczkę pokażę je w ręku. One tam jeszcze przepierzają końcówkę ogonów. No ale te gołąbki, opa, tutaj tutaj mamy jedną samiczkę truchowa. Chodź tutaj, chodź. Prześliczny gołąb. I tutaj jest, ona była zeszłego roku. O tej porze, o, w listopadzie ona latała. Ona w październiku była robiona, taka młoda samica. Ona w tym roku wydała super młode. Ona dodana była do gołębi, do rozpłodu z zeszłego roku. Ale i tutaj taki kolega, ja mu tam wysyłałem filmy na WhatsAppa. Ten gołąb z ręki, położony na ręku, szedł do góry. Jak będzie chciał, to potwierdzi, no ale to są wybitne gołębie. No i widać te, no ale poza tym, no jakość. Najważniejsze w tych gołębiach, co ja zwracam uwagę na jakość upierzenia. I te gołębie są, powiedzmy, karmione do pełna. No tego się nie da się na filmie pokazać, bo trzeba było ustawiać na wagę. No nic nie ważą. To jest właśnie gołąb typu lotnego. Idealne upierzenie. Gołąbie, które nie giną. Tutaj mam następną białą dzióbkę, ona już jest troszeczkę w innym stylu, ale no to są gołębie naprawdę weterani, tutaj te gołębie, które już wylatały swoje i one są dane, ona jest takim ale tu widać takie puchate gołębie i ona ma taki ogon, ona już jest w innym stylu, no ale to gołębie, no i też taka biała dzióbka, śliczna samica. Ona raz zginęła, zginęła i też upierzenie ładne. Poza tym no to mają upierzenie no, w dotyku no, jak laksamit. I ten gołąb zginął, nie wiem co się stało. Taka osoba tutaj niedaleko zadzwoniła, no i znaleźli gdzieś tam pod deskami, gdzieś tam ten gołąb, zbite skrzydło, wyrwane połowę. No i to też, to przy tym gołębiu tak samo świadczy o tym, że nie zawsze gołąb, który ginie, ginie, bo jest głupi. Nieraz ginie, bo są różne takie przypadki losowe, typu jaszczą. I ona miała tutaj, nie wiem, czy nawet to skrzydło, no ona trochę tyka na to skrzydło, wydaje super młode. I też takie wypadki losowe, tak jak mówiłem, no to nigdy do końca nie wiemy, co się z tym gołębiem dzieje w rzeczywistości, jak leci, no i ginie, nie? Bo różne może się tak, no i właśnie to jest bardzo dobry przykład na tym gołębiu, że gołąb, no zbite skrzydło, wyrwane, no nie wiem, czy atak jastrzębia, no i odzyskany ten gołąb jest dany do rozpłodu. Ona super fajna, zawsze latała ten gołąb jako młody, bo u mnie przeważnie tylko gołębie młode latają. I no i ta samiczka wydała w tym roku fajne młode, wszystkie takie ciemne. U takiego kolegi są w Lublinie, u kolegi tam w Kraśniku, no to te gołębie są warte poszanowania. One są na żółtym, no i tutaj mamy tutaj jednego z samców takiego, to tak samo to był ojciec tych młodych takich co tego, no to taki gołąbek z tych ciemnych gołębi, to właśnie to ojciec, no i skrzydło fajne, no i też upierzenie, te gołębie ładnie pierzą, no
no to właśnie jakość gołębi kupry, no, no prześliczne i szerokie pióro, takie na prawie na, nie wiem, 2,5-3 cm szerokie pióro, jest fajne gołębie. No i taki, taki ten gołąbek. I tutaj jest gołąb, który on nie był dawany dzisiaj w tym roku do rozpłodu, bo jak wrócił, no to już pary były zrobione. Ale ten gołąb zginął zeszłego roku w listopadzie. On był też wychowany, tak jak ta samica, późny młody, no i zginął na locie i wrócił w kwietniu. To jest taki na białym cały taki krawacik i wszystkie krawaty, które wychodziły z tych gołębi, były idealnymi gołębiami. Jest tam parę też dane, no ale to świadczy właśnie o jakości gołębia. No one już miały te, może dlatego nikt nie zadzwonił, bo miały te zwykłe już obrączki, tak jak w każdym roku to brakuje tych obrączek. No i dawane były takie zwykłe obrączki czerwone, bez, nie były to adresowe obrączki. No ale ten gołąb będzie w przyszłym roku dany do jako samiec dodatkowo rozpłodowy. One są wszystkie na żółtym oku. No ale no cóż, to są gołębie, które były wychowane w październiku. Ta samica, i ta samica wydała super gołębie z października, i za chwileczkę pokażę ciekawostkę, że te młode, które ja wychowuję, ja uważam, że to są najlepsze gołębie. Znaczy, to moje jest takie prywatne zdanie, że te gołębie jednak są najlepsze, takie późne młode. Ja sobie zawsze z tych późnych młodych dla siebie wybieram. I tutaj taką ciekawostkę pokażę. Tu jest młody z najlepszej mojej samicy, przeparzane były teraz. Były dwa jajka, akurat jedno było, tu ma jakieś sorgo. No i on ma numer 90 chyba 4. On odzyskana taka obrączka i 94, siwy będzie cały. I on z takiej samicy, one były przełączane, no tak jak zawsze w roku brakuje czasu, żeby te gołębie przeparzać. No i to jest taki młodziaczek. Jest 20 października i ten gołąb będzie dany do rozpłodu na przyszły rok. Z tego ona, ta samica była taka, ona jest taka sztorcowa, no i no żeby wzmocnić po prostu tą linię gołębi siwych, no to on to jest z orlików polskich, no ale to chciałem po prostu pokazać, że no 20 październik ten będzie i ten gołąb będzie w przyszłym roku do u mnie w rozpłodzie, dlatego też chciałem pokazać obrączkę. Będzie w przyszłym roku na 94, już raz pokazywana, nie, tylko 94 ma. No on ma odzyskaną od obrączkę, który się nie sprawdził, no i o obrączkę po prostu tego, no ale ładnie wychowany, znaczy wychowany na tą chwilę ładnie. Szkoda, że po prostu jedno jajko było czyste, bo tak to były takie same młode i wychowane. I o czym to świadczy? Świadczy to przede wszystkim o tym, że te gołębie, jest 20 października i tym gołębiom się nic nie dzieje, są młode 20, no one by, to świadczy tylko o tym, jak są gołębie prowadzone. Jeżeli o tej porze roku jest zdrowie w gołębniku, młode są takie, no to cóż więcej mówić. Także pozdrawiam wszystkim, jak zwykle zapraszam na kolejne filmy. No ten młodziaczek, jak będzie może pokazany jeszcze, jak będzie, jak podrośnie troszeczkę, no ale fajnie rośnie, pogoda jest na zewnątrz super ładna, jakby się taka utrzymywała, choć dziś był pierwszy przymrozek, no ale już 20 października to powiedzmy jest już taka pora. No, taki młodziaczek na 20 października, no, czasu zawsze brakuje i te gołębie chciałoby się zrobić na ten rok. Wbrew pozorom wychowuje się tych gołębi dużo, ale zawsze tych coś, co by się chciało zrobić ekstra, no zawsze na to właśnie czasu brakuje. Te gołębie no, przełączanie tak samo zajmuje czasu i tak dalej, nie? No i to jest przełączony z pary, z takiej samicy, z takiej siwej sztorcowej. No i tak, żeby po prostu wzmocnić tą linię gołębi siwych. W tym roku będzie zrezygnowane, znaczy w przyszłym roku, 2023, będzie zrezygnowane z części gołębi kolorowych na rzecz właśnie tych gołębi siwych. No i dodatkowo wejdą jeszcze tam gołębie kirowo-grackie, dlatego troszeczkę tych kolorowych będzie mniej. Tam już tam jeden kolega sobie tam zarezerwował, także
Po prostu przekażę te pary, które już były tam w rozpłodzie u mnie, bo musi być pomniejszone, bo co roku się dodaje gołębi, a żeby nie powiększać tego w nieskończoność, no to po prostu z czegoś trzeba zrezygnować na koszt innych gołębi. Pozdrawiam i do zobaczenia.